Szanowni Państwo, przypadł mi dzisiaj wielki zaszczyt, że mogę wystąpić przed Państwem w tak wspaniałym dniu. Chciałabym serdecznie wszystkich powitać. Ale zacznę może od słów Selmy Lagerlöf, która napisała: kultura to, co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś. Dzisiaj mamy ten dzień szczególny. Zapomnijmy, czego się nauczyliśmy. Delektujmy się tym, co nam zostało. Po 2 latach przerwy możemy znów świętować razem. Wszyscy czekaliśmy, wszyscy bardzo chcieliśmy, aby było już tak po prostu normalnie. Mamy nadzieję, że niedługo tak się stanie. Szanowni Państwo, serdecznie witam dzisiaj Państwa na uroczystości z okazji Dnia Działacza Kultury Powiatu Bielskiego. To jest Państwa uroczystość i uroczystość dla Państwa. Dla tych, którzy na co dzień i od święta pracujecie dla innych, aby tej kultury nie zabrakło. Dzisiejszy dzień jest rzeczywiście jednym z ważniejszych na terenie naszego powiatu, bo kultura to jest coś, co jest niezbędne, to jest ta sól do tej zwykłej, szarej potrawy dnia codziennego. To dzięki Wam te społeczności lokalne są aktywne, to dzięki Wam te społeczności żyją, trwają, przekazują tą kulturę, która jest nam niezbędna. Bo czym byłby człowiek, gdyby nie podobała mu się tęcza? Czym byłby człowiek, gdyby te słowa napisane nie budziłyby emocji? Nie różnilibyśmy się od innych stworzeń. A kultura stanowi o tym, że my jesteśmy czymś więcej. I za to wszystko, Szanowni Państwo, serdeczne podziękowania dla Was tu obecnych i dla tych rzesz, których tutaj nie ma, bo to nie sposób, żeby oni wszyscy byli. Ale ogromne podziękowania, bo w tym czasie, który teraz jest, to poczucie jedności, poczucie tego, że jesteśmy wspólnotą, jest niezmiernie ważne. To dzięki Wam. I gratuluję tym wszystkim, którzy zostaną w jakiś sposób uhonorowani. Ale to są wyjątkowe osoby w tym konkretnym dniu, w tym konkretnym roku. Ale Was jest rzesza. Ogromne podziękowania, ogromne gratulacje. Bez Was ten powiat, ta nasza ojczyzna, mała i duża, nie mogłaby tak funkcjonować, jak funkcjonuje. Bardzo Wam dziękuję. Gratuluję Wam wszystkim. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, żeby przede wszystkim Państwu pogratulować w imieniu prezydenta, ale także swoim, pogratulować tej pracy, działalności, którą dokonujecie, czynicie na co dzień. Pogratulować tego, że tworzycie miejsca wyjątkowe i szczególne. Miejsca w tych miejscowościach większych i małych, w gminach, ale także w miastach powiatu bialskiego, ziemskiego. Miejsca, które emanują kulturą, sztuką, są miejscem integracji, spotkań, miejscem, gdzie kultywuje się tradycję, kulturę tych małych ojczyzn, ale także Polski i narodu polskiego, ale także miejsca, gdzie Państwo odkrywacie talenty i rozwijacie talenty, gdzie tworzycie piękną ofertę skierowaną do wszystkich, do całej społeczności, tych najmniejszych i tych najstarszych. Za to chciałbym Państwu w imieniu prezydenta miasta Biała Podlaska, ale także swoim podziękować. Perły kultury powiatu bialskiego, bo tak dzisiaj mogę Państwa nazwać. Cieszę się, że podsumowanie działań kulturalnych za rok 2021 odbywa się w Konstantynowie. Jest to pewna taka możliwość zaprezentowania wszystkim, jakie działania, przynajmniej w niewielkim zakresie, w obrębie kultury są podejmowane w tym powiecie. Wspomniał Pan Starosta,
Jeżeli byśmy chcieli ustalić listę, to chyba dzisiaj by nam zabrakło doby. Ale te działania w każdym ośrodku są naprawdę bardzo bogate. Nie dlatego, że się chwalę, ale doświadczam na co dzień działań Gminnego Ośrodka Kultury w Konstantynowie i tu słowa szczególnego podziękowania mojej pani dyrektor. Bo naprawdę te działania są widoczne i my to dostrzegamy na co dzień. Samorządowcy no mają pewne problemy, może wielokrotnie finansowe, zawsze jest ten dylemat, czy wystarczy środków na działania kulturalne, czy nie, do którego działu przypisać dofinansowanie, ale myślę, że realizujemy się, spełniamy to, co jest w naszej mocy i za to chciałbym dzisiaj wszystkim podziękować, ukłonić się Państwu bardzo mocno, pogratulować tym, którzy zostali dzisiaj wyróżnieni, ale Wy jesteście ich reprezentantami. Wszyscy nagrodzeni, wszyscy, którzy działają w obrębie kultury, powinni być nagrodzeni, bo to jest dodatkowy czas poświęcony kosztem rodziny, to są dodatkowe działania, to są zajęte weekendy. Wielokrotnie może nie każdy to dostrzega, ale Wy to odczuwacie na co dzień i doświadczacie tego naprawdę codziennie. To jest druga edycja tego konkursu, ale oczywiście planujemy następne. Tak ustaliliśmy w zeszłym roku, że formą też nagrody dla laureatów będzie po prostu wydawnictwo. No i to pozostanie już z nami. Biografie bardzo ciekawe. Ja czytam je wszystkie, no bo z racji funkcji wszystko przeze mnie przechodzi, więc zapoznam się ze wszystkimi. Oczywiście, jeżeli też brałem udział. Więc urzekły mnie te historie, naprawdę są bardzo ciekawe i będziemy to kontynuować. Także bardzo serdecznie gratuluję laureatom, bardzo dziękuję naszym patronom honorowym, panu prezydentowi Michałowi Zmiłkowi, panu staroście Maciejowi Filipikowi, że razem tutaj w tym zakresie współdziałamy. I tak jak powiedziałem, będzie kontynuacja w przyszłym roku. Bardzo serdecznie zapraszam do brania udziału. No i jeszcze raz gratuluję. Alina Maniowiec, emerytowany bibliotekarz. Emerytowany bibliotekarz, który doczekał się zasłużonej nagrody. Jaka to nagroda i za co? Jest to wyróżnienie za całokształt mojej pracy na rzecz gminy Wiśnice, jak również powiatu i nie tylko. Dzięki pani biblioteka w Wiśnicach uzyskała swoje imię. Tak, imię Kajetana Kraszewskiego, ponieważ trudno by było pominąć tak znaną osobę, żeby jej tutaj nie wyróżnić. Praca bibliotekarza jest ciężką pracą. Czy na przestrzeni pani lat prac, dziesiątków lat prac, za które gratulujemy i dziękujemy w imieniu gminy Wiśnice, biblioteka i praca bibliotekarza się zmieniła? 36 lat pracy w bibliotece to ogrom czasu i na tej przestrzeni było bardzo dużo zmian i dużo fajnych i mniej fajnych rzeczy. Natomiast to, co najwspanialsze w tej pracy, to jest praca z drugim człowiekiem, jest książką. Praca z dziećmi i dlatego też, kiedy pojawiły się możliwości pozyskiwania środków finansowych na różnego rodzaju działania i projekty, to nie omieszkałam o tym od razu wykorzystać. Czego życzyć teraz w tym momencie? No, w zdrowiu i w spokoju, żebyśmy dla nas wszystkich spokoju, a tak przede wszystkim w zdrowiu, żebym mogła rozwijać swoje pasje. Czytać książki, a też pasje, które tam gdzieś były odsuwane na bok. Czy będąc na emeryturze również obserwuje pani to, co dzieje się w bibliotekach bialskich, bibliotekach gminnych? Czy nadal ten dział panią interesuje i czy umiałaby pani określić przyszłość bibliotek, w którym kierunku one zmierzają? Bardzo, bardzo jestem zainteresowana. Nie umiem się tego pozbyć, bo przecież to we mnie siedzi przez lata, ale też postrzegam, że jednak biblioteki może nie zaginą zupełnie i jednak ta kultura będzie powoli wśród tych środowiskach też promowana, a książka przede wszystkim. Dziękuję.
dzisiaj w Konstantynowie, ale ze mną mieszkanka miasta Międzyrzec Podlaski. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Małgorzata Chodyka, dzień dobry. Małgosiu, dzisiaj w Konstantynowie odbierałaś nagrodę szczególną. Jaka to nagroda i za co? Nagroda za w konkursie Zdanie Nieznanej Żołnierza za biografię o dziadkach. Ja pisałam o moim pradziadku, Marianie Dąbrowskim. Czy była to fajny konkurs pod kątem tego, że mogłaś odkrywać naprawdę rzeczy nieodkryte? Tak, myślę, że jak najbardziej, ponieważ można było naprawdę dowiedzieć się o rodzinie, przez rozmowę z dziadkami dowiadywać się o nich różnych ciekawych rzeczy, informacji, o których nawet nie miałam pojęcia, że tak wiele rzeczy uczynili, więc naprawdę fajnie. Czy konkurs pomógł odkryć to, że rzeczywiście nasi dziadkowie, pradziadkowie są ogromnymi, wspaniałymi bohaterami i że przyszło im żyć w trudnych czasach? Tak, jak najbardziej. Na pewno ciężkie, znaczy bardzo wtedy łapali młodzież patriotyczną, która chciała pokazywała na murach, różne plakaty głosiła, żeby pokazać ludziom, i przez co byli prześladowani i skazywani do więzień, przez to też ich młode lata były spędzone w więzieniach i stracili je. To fakt, to prawda. Czy obserwowałaś również to, co powstało w tym konkursie, a zrobione zostało przez innych jego uczestników? Czy to rzeczywiście były prace, czy są prace pochłaniające czas, prace, które wymagały jednak samozaangażowania i odkrywania tych tajemnic? I czy twoja praca również polegała na tym, że tylko rozmowa z dziadkami, czy też również sięgałaś do jakichś akt internetu, gdzieś szukałaś coś? Znaczy, oprócz rozmów z dziadkami oraz różnych wywiadów z nimi, sięgałam do akt dziadka, różnych starych zdjęć? Tak, archiwów, notacji, na przykład jego dyplomów od prezydenta, które dostał, oraz odznaczeń. To była niesamowita na pewno praca. Tak. Dziękuję za rozmowę i gratulujemy. Dziękuję bardzo. Otrzymali się dzisiaj dyplom. Jest to samorząd gminny przyjazny kulturze, najlepszy, najbardziej przyjazny samorząd gminy w powiecie bielskim, przyjazny kulturze. Co zdecydowało, jak myślicie, w jednym zdaniu o tym, że ten tytuł został wam dzisiaj przyznany? Praca z ludźmi. Zaangażowanie pracowników instytucji kultury. Współpraca z samorządem. Czy jest to dla was cenna nagroda? Bardzo, najcenniejsza. Najcenniejsza. No przecież podkreśla zaangażowanie i kompetencje, ale przede wszystkim świetne pomysły pracowników instytucji kultury, które ogromadzają naszych mieszkańców, i cieszymy się, że z punktu widzenia powiatu, władz powiatowych jest to widoczne. Czego tak w razie wam teraz w tym momencie życzyć? Chyba wszystko już praktycznie potraficie, umiecie się zgrać, dopracować, pomysły wręcz tryskają z waszych głów, ale być może czegoś jeszcze życzyć. No, życzymy sobie bardziej profesjonalnych relacji w wykonaniu niektórych mediów, a całkiem poważnie już przede wszystkim kreatywności. Ze mną laureatka, jedna z czterech laureatów Nagrody Kulturalnej Powiatu Bielskiego imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, pani Małgorzata Piekarska. Panie Małgosiu, panią zapytam w imieniu całej waszej czwórki, jakie tu trzeba mieć zasługi, jakim być działaczem, co robić, czym się wykazywać, aby móc startować w tego typu konkursie, być docenionym, być zauważonym. Jak pani myśli?
Trzeba po prostu robić swoje i tyle. Ja uważam, że robię swoje, ale nie tylko to jest zasługa moja, bo po prostu prowadzę koło fotograficzne od 30 lat, prowadzę fotoklub od 25 lat i to wszystko razem się składa. Organizuję różne plenery, warsztaty, wystawy i to właśnie się wszystko właśnie na tym to polega, żeby robić w swojej dziedzinie wszystko, co się da. Pani działka to zamykanie piękna powiatu bielskiego w JPEG-ach, tak? I to pani najlepiej wychodzi. Tak. Cieszę się z tego, że akurat wybrałam tą działkę, ale to akurat to mi najbardziej pasowało. To o tym po prostu jako już dziecko chodząc na zajęcia fotograficzne marzyłam. I dobrze właśnie, że łączę pasję ze swoim zawodem. Wychowałam kilku dobrych fotoreporterów? Ja myślę, że tak, że już przez te 30 lat to się przewinęło naprawdę dużo młodzieży na kole fotograficznym. 5 już mam bielskich talentów. Za moment rozmowa z jednym z nich. Tak, w tym roku Marta Lichaczewska. Dziękuję. Pani Marto, jest pani dzisiaj laureatką konkursu? Jakiego konkursu? Znaczy ja nie jestem laureatką konkursu, tylko stypendystką. Dobrze, okej. Okay. Stypendystką jakiego tytułu? W jakim plebiscycie? No, talenty bialskie za fotografię. Za fotografię. Talenty bialskie za 2021 rok. Jak to się u pani zaczęło? No, zaczęło się strasznie niewinnie. Byłam po prostu na zbiórce harcerskiej i druhna uznała, że da mi aparat, żebym robiła zdjęcia. I powiedziała, że mam talent. I w zasadzie od tego się zaczęło. Potem zaczęłam się tym bardziej interesować. Współpraca z Małgorzatą Piekarską, na czym polega, jak wygląda? Przychodzę na zajęcia co wtorki. Pani daje mi jakieś zadanie, co mam zrobić, albo na jakiś konkurs zrobić zdjęcia i po prostu siadam i robię. Co lubię najbardziej fotografować? Żywą naturę, martwą naturę. Dobrze, okej. Okay. Można się powtórzyć. Czyli jaka to natura, martwa czy żywa? Martwa. Martwa natura. Najciekawsze zdjęcie, które dało się zrobić? Pamiętam takie zdjęcie, czy było ich kilka? Czy kilkanaście, czy kilkaset? No, było ich kilkanaście. Najciekawsze. No, musiałabym sobie przypomnieć. Dobrze, okej. Okay. Czy tutaj jest takie miejsce, które wymagałoby zrobienia fotografii? Może te martwe samochody? No nie wiem, nie wiem. Ja bym nie robiła im zdjęć. To może ten ogródek? No myślę, że zrobiłabym zdjęć tym opon, w których są te kwiatki. Mają coś w sobie, prawda? Tak. Albo tamto koło stare na domu. O tamto koło stare na domu. Teraz zasłonięte, drodzy Państwo, przez drzewka. On mi się lekko ręka trzęsie. Ale widać, że Marta ma to oko. Ma to oko i obserwuje świat. Czy z fotografią związana jest w takim razie Twoja przyszłość? No jak na razie traktuję to tylko jako hobby. Ale myślę, że mogę coś z tym wiązać w przyszłości. A tytuł właśnie bialskiego talentu, powiatu bialskiego, czy to jest tytuł ważny i istotny? No tak, dla mnie jest istotny, jednak no, mam wrażenie, że jestem na swoim miejscu. Dziękuję.